Mieszkam w Osace, w Japonii i często jeżdżę rano metrem do pracy. Pewnego dnia, kiedy czekałem na pociąg, zauważyłem bezdomnego w kącie stacji. Mamrotał do siebie, kiedy ktoś koło niego przychodził. Trzymał kubek żebra. Gruba kobieta minęła bezdomnego. Ledwo słyszałem, że powiedział: świnia. Łow, pomyślałem, bezdomny obraża ludzi i ciągle liczy, że ktoś da mu pieniądze. Później minął go wysoki biznesmen. Żebrak powiedział: człowiek! Człowiek? Nie mogłem się z tym nie zgodzić. Mężczyzna, który przeszedł, bez wątpienia był człowiekiem. Następnego dnia dotarłem na stację wcześniej niż zwykle i miałem trochę wolnego czasu. Postanowiłem stanąć bliżej bezdomnego i posłuchać jego dziwnego mamrotania. Chudy, zmizerniały człowiek minął żebrzącego. Wymamrotał on: krowa! Krowa? Zbyt chudy jak na krowę. Jak dla mnie bardziej indyk albo kurczak. Minutę później gruby facet przeszedł obok mojego obiektu zainteresowań. Powiedział on: ziemniak. Ziemniak? Myślałem, że na grubych ludzi mówi świnia. Tego dnia w pracy nie mogłem przestać myśleć o bezdomnym. Starałem się rozgryźć jego zachowanie. Chciałem odnaleźć jakąś logikę jego mamrotaniu. Może ma jakąś nadprzyrodzoną zdolność, pomyślałem. W Japonii wielu ludzi wierzy w reinkarnację. Gość może potrafi rozpoznać, kim byli w poprzednim życiu, czy coś w tym stylu. Obserwowałem bezdomnego jeszcze wiele razy. Moja teoria wydawała mi się prawdziwą. Często słyszałem, jak nazywa ludzi: królikiem, cebulą, ziemniakiem, a nawet owcą. W końcu nie wytrzymałem. Moja ciekawość wzięła górę. Podszedłem do niego, spojrzał na mnie i powiedział: chleb! Wrzuciłem do jego kubka kilka monet. Zapytałem, czy ma jakąś nadprzyrodzoną zdolność odnośnie tego mamrotania. Bezdomny uśmiechnął się i powiedział: tak, w rzeczy samej posiadam taką zdolność. Odkryłem to w sobie kilka lat temu. Ale to nie jest raczej coś, czego mogłeś się spodziewać. Nie potrafię przewidzieć przyszłości, ani czytać w myślach. Jaką więc posiadasz umiejętność? Spytałem prędko. Po prostu potrafię poznać, jaka była ostatnia rzecz, którą dana osoba zjadła. Uśmiechnąłem się, ponieważ zdałem sobie sprawę, że miał rację. Powiedział: chleb. Ostatnią rzeczą, jaką jadłem tego dnia, był przypieczony chleb. Odszedłem, kiwając głową z niedowierzeniem. Ze wszystkich nadprzyrodzonych umiejętności ta musi być najbardziej bezużyteczna. Ale w tym momencie dotarło do mnie. Przeraziło mnie coś innego. Wiesz, co prawda.